Ale jak mi usuną Peace and Love, to gra 0 na 10. O, to dobrze, Aniu. Bo wyłączyć też mi się nie chciało. To ja oddaję głos na pierwszą. Okej. Okay. Pierwsza. Może to pierwsza. No, nie. Okej. Okay. Dobrze, możemy zacząć od tamtego. No nie, trochę się boję, że to będzie za długie, chociaż możliwe, że ta gra waży tyle, bo graficznie ta gra jest taka, no, wydaje się trochę wykoksana. Dobra, to zobaczmy tą pierwszą. Once Alive. Oho, zezwalaj na dostęp, proszę. No bo ja, Lawinka, jestem całym sercem za wszystkimi pikselkowatymi przygodówkami, a takie survivory i inne dziwne rzeczy to tak na drugim planie. Dziękuję, Aniu, za cheerki. Wow. Master volume. Music volume. Jezus, jakie dziwne to są ustawienia. W ogóle English Turkish. To jest chyba gra turecka. Mam wrażenie. Tu są jakieś dziwne rzeczy. No mnie może zrobimy... Motion blur to ja bym wyłączyła. Nvidia jakieś... Co? Co to są za rzeczy? View distance. Może nie będziemy przesadzać i ustawimy wszystko na high. I save. Czy nie jest za głośno? Nadal mam wrażenie, że jest za głośno. O, teraz może. Jak oni mrocznie wyglądają. Jacy panowie, ale to bracia, prawda? Tak, tak. Pikselki będą dzisiejszą wisienką na torcie. No, jeszcze mam inne przygodówki, więc... Może być tak, że zdążymy więcej gier niż myślałam, także spoko. Dobra, new game. First load may take some while, ok. Epic lokowanie produktu. Tak. Matko. Do której chcę siedzieć. Ciężko mi powiedzieć, ale jeśli nie będę bardzo głodna, to może do 23. Może w pół do 12. Zobaczymy. To mi się też trochę kojarzy z tą grą, którą graliśmy przedwczoraj. Under the Snow. Też był taki postapokaliptyczny klimat. No niby są przerwy, ale ja jakoś tak nie lubię robić przerw na jedzenie. Ja lubię grać, jak siądę, to lubię grać i siedzieć i grać, a nie, że robię przerwy. No. Ostatnio się nawet przerw na siku nie chcę robić. Przypomniały mi się bodajże urodziny kanału i live do rana. No, to był kosmos. Oho, coś się tam ruszyło, ale na razie jeszcze nie widać co. Oho, the story so far. We are in a world struggling with loneliness, which has become a daily routine. 16 years ago from today, a virus dragged humanity to the verge of extinction. After the apocalypse, some of the animals have managed to make it out alive, but they failed to escape the virus, and it has made them not only aggressive, but also lustful for blood. Aha. Czyli zwierzęta są agresywne. You play as Jim, who thinks and he and his brother are the... Aha, nie zdążyłam przeczytać. No dobra, gramy Jimem. Czy tam Jamesem, nie wiem już. Aha, i nagle się zresetowała w ogóle muzyka i wszystko.
Dzięki, gro. Emotion blur mi się zresetował. Tylko szkoda, że myszki nie można zwiększyć czułości. No, ale tego to już nie zrobię. Wiem, tak to jest z sikaniem. Jak się wciągniesz, to trzymasz, to trzeba grać. No właśnie. Dear Esther i Ethan Carter. No, w sumie tak graficznie dosyć podobnie wygląda. A gdzie jest mój brat? Że tak powiem. Tu jest coś zablokowane. Ja nie wiem, czy ja mogę coś klikać. W ogóle nie ma opcji sterowania, więc... Wow. Te... Coś się dzieje z tymi szybami. Nie tak. W ogóle krzaczory przenikają przez... Nie mogę skakać chyba na spacji, bo nie działa. Chyba mogę biegać na shifcie. Taka fotorealistyczna ta grafika trochę. Pewnie dlatego to demo ważyło masę. Tap or D-pad to open your bag. O. Find Housedville. Aha. Super. Invitation flag. Join those who survived. Follow the tracks. I'm on the move for 5 days to reach Housedville. Just like... Boże, just a little more for there now. Okej, czyli on już od 5 dni próbuje się tu dostać i... I to jest jego cel. Ale gdzie jest ten jego brat? Na graficzny, że ci kamerkę tnie. O nie, znowu! Hamuwa. Co, jakieś krwawe drzewa. Co to jest w ogóle? Wygląda przerażająco. Finally, there is something ahead. Tu jest jakieś zejście, tak jakby. No tam coś widać. Jest jakiś wodospad w ogóle. No, rozumiem, że tędy nie przejdę, chyba że tędy mam przejść. Wydaje się, że tutaj samochody to raczej... Ja tu nic nie mogę za bardzo chyba robić, nie wiem. Już mam wrażenie, że te zwierzęta mogą być problemem. Tu się coś leje. On nie potrafi skakać, to nie przejdziemy tędy. Nie mogę podejść bliżej do barierki, naprawdę? Nie jestem gruba. Są jakieś zanikające tekstury, widzicie to? Widać, że ta gra ma bardzo working progress. Tu jakaś woda przenika chyba. Cześć, Krizieusz. Udała mi się lokacja klimatyczna. Bardzo lubię takie wzgórza połączone z mroczną atmosferą i deszczową pogodą. O. Zadam teraz trochę głupie pytanie. Jak odinstalujesz grę na komputerze kupioną na Steam, to bez problemu będę mogła ją znowu zainstalować, prawda? Tak, tak. Można. Bez problemu. Spoko. Robię miejsce na nowe gry. Tak, nie ma problemu, żeby sobie zainstalować z powrotem. Tu coś tak jakby też było, ale nie wiem, czy tu mogę wejść. No mogę wejść. Ale gdzie jest mój brat? Chowam go w kieszeni, czy co? Aha, tutaj nie mogę podejść nawet. Nie wiem, po co ja tu wlazłam. W ogóle pusta przestrzeń. Tyle samochodów na takim końcu świata. No pewnie most był, nie? I ludzie uciekali przed chorobą, czy coś. W sumie zawsze w takich postapokaliptycznych filmach, czy grach, to jest pełno samochodów. Oho. Jakieś powiewające na wietrze rzeczy, które zżerają mi moc komputera. Szaleństwo. No tu mogę bliżej barierki podejść. Ale fajny ten most. Co masz w kieszeni brata, a co? No ten... Wow, ten wodospad to już w ogóle zżera mi wszystko. Coś od niego mocno paruje. Ja myślałam, że my z tym bratem będziemy łazić, będziemy z nim gadać, czy co?
My chyba, że go straciliśmy gdzieś po drodze. Na przykład to demo jest ze środka gry, a nie z początku, więc no, nie wiemy, co się wydarzyło z nim. Może zaginął gdzieś. Kolizje kiepsko umieszczone z tymi barierkami. No, w sumie ładne miejsce, ile bym zdjęć ładnych zrobiła. No. Albo może go spotkamy. No, może. Jakieś tunele mroczne. Rozumiem, że latarki też nie masz, człowieku. Co z ciebie za survivalista? Oho. Jakiś filmik. Mają kościółek. Tam jest burza jakaś. Oho. O, co to? Jakieś wspominki? Świetny moment! Dobry timing, dzięki Aniu! So when do we leave? Tonight? Dobra, yes, tonight. I should start packing. Let's just first think about it. This place is far from here. I believe it takes 5 or 6 days on foot. But it doesn't matter. Our dreams came true. Look, this is a one-way trip. We can't carry enough supplies for return. If this place doesn't exist, we can find some supplies on the road. We can't leave it to chance. You sound like you already gave up on this. I'm just being realistic. We tried so hard to find if there are any survivors left. No way you're giving up on this before you even start. Look around. We have all we need here to survive. We also tried so hard to build all this up. No, szaleństwo, macie chyba żarówkę nawet. For the sake of a possibility. I don't even want to talk about those monsters out there. I would rather die on this. Daniel, you can't think straight. Dad could be there. No, mimika twarzy to tak. It was all about your dad from the beginning, wasn't it? He is still our dad. How can you call him dad after all what he has done? Drop with the bullshit. I can't believe what I'm hearing. Also, he must have died somehow already. Why do you think we've survived? Oh god, this again. The only reasonable explanation is we are alive because we are immune. If that's true, Dad also may be immune and survived like us. In any case, this journey is a risk we can't afford for anyone. And look, we are not sure if this place exists. Maybe it's all a trap. Are you giving up hope on people so quickly? People have let us down before, with their selfishness and ignorance. So why not again? People saw what could happen to them when they acted selfishly and stupidly. But if Dad is out there, I won't let him down, no matter what. He died like all the other people, and he got what he deserved. Don't talk about him like that! Don't talk about him like that! Have you ever thought about how you would have acted if it was our mother instead of him? Stop involving my mother in such matters for nonsense comparison. You are crossing the line. Boże, jak on otwiera te usta. Jakby mieli jakieś pianki w środku. Chubby Bunny. Nie, wszystkim laguje ta kamerka. Niestety gra jest wymagająca, źle zoptymalizowana jeszcze. Przypominają taką głupawą gierę, co się kiedyś na Discordzie poleciłem. Aha, mimka też była kiepa. Aha, i on uciekł, poszedł sam do tego miejsca. Dlatego my go szukamy. Dobra. Dialogi takie pełne emocji. Piękne animacje twarzy. Okej, czyli my szukamy tego młodszego brata. Wow. Ja sobie jeszcze przewinę, bo bym chciała zobaczyć, co tu pisaliście ciekawego. A, to chyba wszystko przeczytałam, dobra. Jak się ta gra nazywa? Łomatko. Czekaj. Wow. Mam nadzieję, że ją uruchomię z powrotem. Once Alive. Once Alive. Once Alive. Rozdzielili się, no pięknie. No, to taki standard trochę fabularny, ale spoko. Jakieś krzotworki.
Dobra, idziemy. Jezus. Still feels unreal this place exists. Find Daniel. No tak. O nie. Są jakieś wściekłe jelenie. Młodsze rodzeństwo to zawsze problem. Jak dobrze, że to ja nim jestem u mnie w rodzinie. Aha. Oh no, crows. Aha. O nie, dziubią mnie! Boże, zamordowały mnie kruki. Czy tam wrony. Podoba mi się ta grafika. Tak, chyba tak, my jesteśmy tym starszym bratem. Szukamy młodszego. No cóż. Pierwszy dead. Dzięki, Lunardi. Wydziobały ci gałki oczne. No, no, wspominali wcześniej, że te zwierzęta są jakieś ogłupiałe, oszalałe i agresywne. To jest w sumie dość ciekawe, że zwierzęta tak reagują. A, i znowu tą scenkę będę miała. Ja muszę się od razu ruszyć i chyba uciekać. A, szybko! Szybko! Nie no, serio! Naprawdę musieliście tu taki las dać? Ja wale. Nie przejdziemy tego dema, wiecie? Ała. No właśnie, nie wiem w sumie, Taru. Nie, nie, ludzie byli zamordowani przez ten wirus jakiś, który ich zaatakował. Czyli tak standard też w sumie dosyć, no. Boże, nie przejdę tego. Ja tam nie wiem, jak mam biec. A te wrony strasznie szybko napierniczają. Oh no, crows. Boże, jak one skrzeczą. Tam jest chatka. Do chatki. Szybko. Chatka nas uratuje, na pewno. No, właśnie tam. Jezus. Stresujące. Myślę, że powinniśmy się tutaj zabarykadować. Nearly impossible to shoot them. The best option is to run. Aha. Wyszłam z drugiej strony, ale ja nie wiem, czy to dobry pomysł. Tam coś chyba zostawiłam. Czy nie? Coś tu się świeci. Aha. Ale co ja mam z tym zrobić? Klikam myszką i co? Aha. Co ja mam z tym zrobić? To włożyć w okno? Mam to zabrać ze sobą? Boże, wszystko się tu baguje. O co chodzi? Nie wiem. Te wrony tu są jeszcze? Nie. The Forest dla osób, które nie mają pieniędzy i do tego zamiast survival przygodówka. Te wrony nie brzmią jak wrony. No wiem. Muszę zatkać te dziury w ścianach. Już chcę wkładać. No właśnie. Ale nie mam gwoździ nawet, więc to jest takie trochę... Nie wiem. Dziwne. Już nie wspominając, że to się... Aha! Może on tam chce wejść po prostu. Bo to jest...
problem, bo ta deska się czyńsie. O, mogę wejść. Czy tu się da crouchować? Nie, nie da się. No to po co mi to? Czy tam coś jest wyraźnie? Chociaż nie, bo ja tam byłam. Nie rozumiem, po co ja mam te deski wziąć. Chyba, że mam zabarykadować drzwi. Deskami. Nie wiem. Nie mogę wejść tam z powrotem nawet. Jest jakiś bez sensu. Nie rozumiem. Dobra, idę do bramy. Najwyżej mnie zjedzą. Czołcha się. Broń we walki z krukami. Kurde, wezmę tą deskę. Nie wiem, no. To jest jakieś dziwne. Może będę musiała przejść przez ten mur. Bo mi nikt nie otworzy. Haustwille. Znaczy, że on po tych deskach nie chce wchodzić. Hey, anyone? I need to find another way in. Keep close. No, faktycznie nie da się tu wejść. Więc pewnie trzeba tą deskę wziąć i znaleźć jakieś inne wejście. Za gruba jesteś. Wydaje mi się, że to ozdoba, która ani trochę nie ma sensu. No, trochę też mi się tak wydaje. Ale no, nie wiem. Może jednak się przyda, żeby przejść przez ten mur. Tutaj tak jakby można. Ale no, no nie wiem. Tu jest wyżej, więc no szansa jest, żeby może przejść po desce. R or R... Aha. Move mouse to rotate? What? Jak mam move mouse? O, Jesus. Świetnie. Jak ja mam to... rotate'ować? O. Dobra, udało się. Jakoś. Wlazłam. A tak nie... Fajnie. Umarłam. Świetnie. Ciekawe od którego momentu. No on nie potrafi skakać, a ja o tym zapominam. No i spokojnie nie to robi. Przed walką z krukami. Nie, mam nadzieję, że nie. Była scenka przed bramą, to powinni mnie zapisać przed bramą. Gdzie jestem? O, jestem po wyjściu z tego domku. Dobra. Boże, taką stęka. Taka jest jakaś dziwna. Tylko znowu będę miała problem z obróceniem tej deski. Hold R. Dobra, będziemy potrzebować drugiej deski, bo ta postać jest niefifata i nie potrafi skakać. To jest serio głupie, bo jakby ten skok nie jest jakiś trudny, czy skomplikowany, czy daleki. Na tyle, że on by sobie nie dał rady. Tekstury się wolno ładują. No. Plus komputer mi szumi. Się zrzuciła ta deska.
Pójdę po trzecią. Warczy jakiś zwierz. Nie każdy potrafi w parkour. Może małpy będą nas atakować. No. Weźmy jeszcze jedną na wszelki wypadek. Sama nie wiem, nie chcę się tam spierdzielić znowu na dół. Może tu ją bardziej postawię. O. Dobra. Udało się, sukces. Co to jest? O, z wczoraj, ostatni wpis. Nothing important has happened so far. Seems like the virus really makes animals go crazy, makes them lose their minds. I saw a little rabbit attacking a wild boar today. O, króliczek atakował dzika. Easy dinner for the boar. Wednesday, Thursday, everything's calm today, more than usual. Only thing to notice is the noise of the sick crows deep in the forest. They have grown in numbers these days. They probably find enough carcasses in the forest since they don't haunt the village so often. To jest w ogóle straszne, bo przed wronami to tak średnio się obronić. Właśnie nie wiem, Hotaru. Trochę przerażająco. Thanks for warning me about the crows now. Super. Coś innego chcesz zabrać? So, where is everybody? No właśnie, gdzie się wszyscy podzieli? Investigate. No ja myślę, że zostali zeżarci przez wrony. Szalejące. Dobra. O, przeniknęłam przez deskę. Jaka muzyczka weszła. O, czy to jest mapa jakaś? Przydałaby się mapa. Chyba, że to miejsce nie jest bardzo duże. A, gdzie my to jesteśmy? Leżą papieruska jakieś. Aha, mogę wyjść. Myślałam, że będę musiała otwierać bramkę w jakiś sposób wymyślny. Tu jest coś do przekręcenia, ale się nie da. Hello, ludzie! Ta gra to alternatywa do Plague Tale. W Plague Tale ludzie jadły szczury, a tu wrony. O! My chyba nie słyszymy muzyczki. Bardzo cicho. No, może być w sumie cicho. Zresztą nawet ja ją nie słyszę jakoś bardzo głośno. Mogę trochę podgłośnić. Chyba wszyscy spierniczyli i zabrali broń. Mam wrażenie, że my tu tylko notatki będziemy zbierać jakieś. Tutaj można by było wejść, ale... Ale się nie da. Aha, not available in the depot. Czyli ograniczyli mi bramkami przejścia. Oho. Oh my god. I can't thank you enough for letting me in. Not at all. Please come this way. How should I call you? I can't believe I'm talking with a real person. Adams. Henry. Czemu on ma jakieś jazdy w ogóle? Ma jakieś moce? I can assure you, we are real and we exist, Mr. Adams. I believe you've come a long way. You must be starving. Yes.
Yes. Good. We have a delicious menu for today. Before, we need you to take a look at this. This is what we can give and what we demand in return. We want to keep things organized here, so we make a contract with everyone who wants to join our community. Please no, take wiadomo. Your time and make a decision. Ciekawe, czego wymagają. Yeah, yes, I agree. Are you aware of what this line means? Yes. And you're still fine with it? Yeah. Boże, oni wymagają jakichś morderstw Good, chyba. Mr. Adams. Then I'm very glad to welcome you to our village, Hostville. Please make yourself at home. Okej, okay, tylko czemu on ma jakieś jazdy? Czemu mu się to pokazują te rzeczy? I się pewnie nie dowiemy, co to jest, są za zasady, które oni muszą przestrzegać. Ale no, brzmi intrygująco. Tu pewnie też nie wejdę. O, nie. Do tego domku wejdę. Jest jakaś notatka? Nie. Śpiłka do kosza zdezelowana. Tylko strasznie ciemno. Oświetlenie tutaj trochę szwankuje. Bo nic nie widać kompletnie. W tych niektórych miejscach. W tamtym domku też nie było nic widać. Że to bym miała jazdy. Głodny jest chłop, musi zgodzić się na warunki. Ciekawe, czy gra będzie płatna i ile będą chcieli za tą niezwykłą grę. Znaczy, myślę, że na pewno będzie płatna, bo... no, dużo pracy jest w to włożone. Okej, okay, mają jakiegoś grilla. I gnomy ogrodowe. I jakąś huśtawkę. Nic więcej nie mogę zrobić. Gnoma nie mogę wziąć. Aha, i nie przejdę, bo jestem za gruba. O! Tam do tego domku pewnie też nie wejdę. Tu się coś świeci. Wydaje mi się, że tu musimy iść. A tu mogę wejść? Nie. Not available in the demo. Tam się coś świeci. To jest świeże pranie, więc no, ktoś tu musiał użyć jeszcze całkiem niedawno. Dobrze, Olksin. Tu jest jakiś wózek dziecięcy. Okej, okay, creepy trochę. Krew! Ktoś ich zeżarł chyba. O, tu są te rulesy. Of Hostville. Join the hearings on Fridays. Don't leave the village boundaries. Embrace your salvation day with courage when the time comes. Don't talk about doctor's age. Że co? Boże, jakie dziwne są te zasady. To jest jakaś komuna religijna chyba. Nie. Tamto z Tybetem. W sumie nie wiemy, co się wydarzyło. Skończyło się na decyzji, żeby lecieć do Tybetu, bo nam mąż umarł na pogrzeb. Wąż wyglądał jak twarz biała nad wężem. Okej. Okay. Co to jest? Raymond. That's my father's name. Is this a coincidence? O nie, czyżby tu żył jego ojciec? It is time. Meet us in the fields at dawn. Okej, okay, czy ja mogę wejść na górę? No mogę. Tylko nie wiem, czy coś... mi to da.
Ciekawe, tak jakby dziecko jakieś żyło też, bo wózek był przed tym. Jezus. Linda. Honey, why are you crying? Linda. Our sweet baby. Do you think she's ever going to be happy living here? I know that she's going to be happy as long as we are together. That's all that matters. We have 19 years left, Blake. Barely. What will happen to her after our salvation day? I don't want to raise her here. She will be old enough to take care of herself. Co chodzi z tym Salvation Day? We need to make a sacrifice when the day comes, so she can have a comfortable life here. Look, even if we didn't sign any contract, we can't leave this place. It's dangerous out there, Linda. So, we don't have any choice, and you know it. She's never gonna be free, you know. I would rather see her alive. To wygląda trochę tak, jakby oni poświęcali ludzi w tym Salvation Day. Cześć, The Shea Blaze. Sekta, no chyba tak. Aha, i to wszystko. Fajnie. Znowu jakieś schizy. No, Dzień Zbawienia, pewnie jakaś ważna kwestia fabularna. No, o której się nie dowiemy. Super gra. Thank you for playing the demo. I hope you liked it. If you have any feedbacks, please feel free to reach out. Other than that, if you'd like to support me, may wishlist the game. It would mean a lot. I wish you the all best. Zachęcili do zakupu. No właśnie, tak dziwnie. W sensie... Fajny jest ten motyw z tą komuną. Myślę, że może być z tego coś ciekawego. Natomiast obawiam się, że mogą być też frustrujące momenty z tymi zwierzętami, które atakują. Więc z jednej strony, kurczę, to może być ciekawe, ale no muszą bardzo popracować nad optymalizacją i tym, jak ta gra wygląda, żeby nie zżerała tyle zasobów komputera. Poprawiło mi trochę nastrój. Nie porwało mnie jakoś do demo, chociaż troszeczkę jestem ciekawa. No właśnie, ja też tak średnio raczej. Kiedy ta gra wychodzi? W ogóle oglądaj rozgrywkę producenta na żywo. Wkrótce dostępna. Nie jest napisane data premiery żadna. Więc przypuszczam, że jeszcze dużo czasu minie, zanim to wyjdzie. Nie mają nawet konfiguracji zalecanej komputera. Ale demo chyba ważyło dużo, już nie pamiętam ile. Gdzie to jest napisane? Gdzie to jest napisane, ile waży demo? No, to jest 12 giga. 12 giga na zwykłe demo. I nawet nie było zbyt daleko do chodzenia, nie? Myślę, że gra ma potencjał. Graficznie i klimatycznie fajna, pomysł ciekawy, ale zrealizowany z dużą dozą nieostrożności. Kiepskie tekstury, co niektóre zgliczowane obiekty, frustrujące ucieczki. No, na razie myślę, że to jest taki wstępny projekt. I że może się jeszcze dużo zmienić. K sobie. Zobaczymy po premierze. Kurczę, sporo. No właśnie, tylko byłam sama zdziwiona, jak pobierałam to demo, że mi tak dużo miejsca zeżarło. Spoko. Dobrze. To zobaczmy jeszcze sobie tą przygodówkę pikselową, a potem zobaczymy, co dalej.